Czy zestawy z LEGO Ninjago Legacy, które dostaliśmy w 2021 roku, mogły być ostatnimi zestawami z tej serii? Według mnie to całkiem prawdopodobne. Dziękuję wszystkim wspierającym i przypominam o subskrypcji, jeśli odcinek Wam się spodoba. W 2019 roku LEGO wprowadziło na rynek nową serię Ninjago Legacy. Wszystkie jej zestawy były tak naprawdę odświeżonymi wersjami ich starszych braci. I tak w pierwszej fali pojawiły się sety z pierwszego i drugiego sezonu, w 2022 roku kolejne fale przyniosły nam piękne wspomnienia z sezonów od 2 do 4. No a w 2021, świętując jednocześnie dziesięciolecie serii, otrzymaliśmy kolejne dwie fale z odświeżonymi zestawami, uwzględniającymi także sezon 5. Łącznie wyszło ponad 30 setów. Całkiem ładny wynik. Dobrze, ale dlaczego sądzę, że to już koniec serii Legacy? No po pierwsze, pojawiła się inna seria, która może ją zastąpić. Najnowsza fala zestawów z Ninjago, która do sklepów trafiła 1 stycznia, Zawiera pojazdy i smoki stworzone na potrzeby minifilmów, które powinny mieć swoją premierę już za niedługo. Lego postawiło tutaj na zupełnie inny styl, co widać bardzo wyraźnie, chociażby po pudełkach. Ja wolę te ze zwykłych setów, ale to w tej chwili nie ma znaczenia. Myślę, że śmiało można nazwać wszystkie te zestawy takimi, hmm, specjalnymi, zrobionymi na jakąś konkretną okazję. O tak. W tym wypadku okazją są właśnie te nowe shorty. Serwis Promobricks pisał Dzięki nowym zestawom LEGO odważa się na eksperyment, który nie jest dla nas do końca oczywisty. Więc jeśli zestawy sprzedadzą się w odpowiednio dużej ilości, a oglądalność minifilmów będzie na przyzwoitym poziomie, to być może LEGO postanowi stworzyć więcej zestawów w podobnym stylu. I jeśli rzeczywiście tak by się stało, no to trochę za dużo tego ninjago, nie uważacie? Zwykłe sety, do tego legacy i jeszcze to nowe coś. Po prostu muszą z czegoś zrezygnować, jeśli chcą wprowadzić coś nowego. Po drugie, zestawy, które można odnowić już powoli się kończą. Chociaż według mnie twórcy powinni pociągnąć tę serię przynajmniej do sezonu siódmego, tak żebyśmy zgarnęli odświeżone statki i załogi nadakana i nowe zestawy z bliźniakami czasu. No a potem nie ma sensu już dalej w to brnąć. Będą robić nowe wersje setów z ósmego sezonu? Z dziewiątego? Przecież to było tak na dobrą sprawę całkiem niedawno. Poza tym zeszły rok był idealną okazją na zakończenie serii Legacy. Były to dziesiąte urodziny Ninjago, dostaliśmy naprawdę solidne zestawy, a ich takim zwieńczeniem były ogromne ogrody, które okazały się być największym zestawem z Ninjago w historii. Naprawdę, dla mnie 2021 wyglądał jak taki idealny rok do pożegnania serii Legacy. Niewykluczone też, że Lego wstrzyma tę serię tylko chwilowo. A za kilka lat, gdy sezony od 8 wzwyż bardzo się zestarzeją, to po prostu zostaną odnowione. A wy, jak myślicie, będą jeszcze zestawy z Legacy, czy być może musimy pożegnać się z tą serią na razie? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się. Do zobaczenia.